Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dendy z tej strony. Witam was z gry Euro Truck Simulator. A szczerze wam powiem, że trochę się zapomniałem. Ale to zaraz powiem. Najpierw powiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Liechtensteinie, dokładnie jesteśmy w Vaduz. Na uboczach Vaduz jesteśmy na parkingu. Tak sobie tu patrzę, bo to ludzie do kościółka zasuwają elegancko. Słuchajcie, pojedziemy dzisiaj samochodem, który miałem sobie przygotowany na sobotę, standardowo dzięki Kacprowi Kazanowskiemu. Jak zawsze Kacper mnie, jak to się mówi, wspomaga w różnego rodzaju skiny, samochody, takie pierdoły. Bardzo mu za to dziękuję. Kacper, pozdrawiam. Słuchajcie, Volvo, tak jak widzicie, FH. Z dodatkami moimi tabliczkami. Ten dodatek to Volvo, po środku on już ma. Oczywiście jest moja tablica nad łóżkiem, którą ostatnio dostałem tam od jednego z widzów. Tam pod zeszłym filmikiem z Paprockiego chyba wam podlinkowałem ten stronę tych chłopaczków, którzy tam robią te modyfikacje, bo wielu z was się pyta mnie o modyfikacje. Słuchajcie, no Volvo w skinie Fuel Performance, czy jakoś tak. Jest to skin odwzorowany z Reala. Ja go widziałem najpierw, jak Kasper go robił, widziałem zdjęcie i wybrałem w sumie ten, bo ten mi się bardziej podobał. Jeszcze jeden tam jakiś skin. Bo słuchajcie, Volvo, model Volvo to nie jest Volvo z gry. To jest Volvo by Eugenie, czy Eugenie jakoś. Także jest troszeczkę takie, można powiedzieć, polepszone. I tu jeszcze Kacper pododawał jakieś pierdoło od siebie. W każdym razie to Volvo jest do pobrania na ETS 2LT. Proszę, tu moja tablica, jak się ładnie prezentuje. Nie pytajcie się mnie o linki do modów, bo tak jak mówiłem, ja gram na 1.26. Jeżeli nie możecie jakiegoś modu znaleźć na 1.26, pod patch 1.26 na ETS 2LT, to wpisujcie sobie w YouTube nazwę modu i 1.26 i znajdziecie. Ja tak robię i mi za każdym razem działa. Słuchajcie, odpalimy sobie samochód, bo mamy kawałek do przejechania. Odpalimy sobie światełeczka. Mam fajne trąby. Także jest dobrze. Tutaj ten komputer, troszeczkę kierownica jest za nisko, sobie troszeczkę kierownicę podniosę. G. Ten komputer jest, już takim Volvem jeździłem z tym komputerem u Kacpra w firmie. Paliwa mamy na 6900 km, czyli nam spokojnie starczy. Słuchajcie, jadę się... A, ręczny, zapomniałem. Dźwięki do tego Volvo też znalazłem sobie przez YouTube'a. Też wpisałem Sounds by Volvo Eugenie i też do tego Volvo typowo znalazłem dźwięki. Także nie pytajcie się mnie, proszę, po każdym filmie o linki, bo ja już ostatnio... O, tu mi się znak zmienił. Zaczynam tak delikatnie mówiąc, może nie brzydko odpowiadać, ale zaczynam tak olewająco odpowiadać. No i przez to robi mi się taka, niedługo zrobimy taką aleję, jak jest aleja zasłużonych, to ja będę miał taką aleję obrażonych, bo poruszę zaraz ten temat, ale najpierw podłączymy sobie naczepkę. Naczepę pociągniemy też przygotowaną dla mnie, może nie dla mnie, ale przygotowaną przez Kacpra. To jest żywcówka, którą znacie. Ja ją znam, jeszcze pamiętam, ciągnąłem taką żywcówkę w firmie Eltrans. Natomiast nie pamiętam, czy ona ma takie światła jak ta ma, bo tu coś Kacper chyba przy niej już trochę pogrzebał. No słuchajcie, na samym wstępie no chciałem powiedzieć, dlaczego się zagapiłem z filmem, bo dzisiaj tak patrzę na kanale i film z Eurotrucka, który jest takim przewodnim tematem, przewodnim contentem mojego kanału, to tak się mądrze mówi, tak?
kurde, wrzuciłem 6 dni temu i troszeczkę przez te live'y się tak zagubiłem. A wiadomo, że live'y, ostatnie live'y nie są opublikowane, które tam jakieś robiłem, bo tam i muzykę... Muzykę używałem taką, która ma... Ale się zagapiłem jeszcze, dobra, zawrócimy na skrzyżowanie. Używałem muzykę, która ma niestety prawa autorskie, na pewno by mnie zaraz o nie posądzili. Dlatego nie udostępniałem tego live'a. Teraz już postaram się dla tych widzów starszych takich. Będę trzymał te filmy. Jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć tego live'a, to będzie mu, podam mu po prostu linka. Nie wiem, jak to potem działa, czy jak ktoś udostępni ten film, czy go mi znowuż nie dostanę jakiś tam ostrzeżeń, a za nieszczęsnego Polanda, który jest solą wokół promodu, czy promoda, jeszcze do 30 maja chyba mi kara na YouTubie wisi takie ostrzeżenie, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dlatego nie chcę na razie ryzykować kolejnych jakichś sesji z tym. Coś się nie mogę połapać z tym Volvo w tych biegach. Ja już tak dawno Volvem nie jeździłem. Brakowało mi tylko dźwięków niestety w tym samochodzie. Sobie musiałem dźwięki poszukać. Słuchajcie, jedziemy z Vaduz, tak jak mówiłem, z Liechtensteinu. Jedziemy do Zgorzelca. Bierzemy sobie zlecenie i się podczepiamy, słuchajcie. Ono ma takie bardzo wysokie obroty i ja często jest tak, że ja o pół biegu biorę niżej, a on zaczyna wyć, no. No i mówię wam, patrzę sobie na... Zobaczymy go z zewnątrz, jak on wygląda. Powiem wam, że zestaw petarda moim zdaniem. Odjedziemy trochę. Powiem wam, zestaw no naprawdę mi się bardzo podoba. Proszę, światełka. Cyk, cyk. Wszystko działa. Dobra. I mówię, nie może być tak, żeby filmu na kanale, kiedy ja mam czas na nagrywanie tego filmu, nie było tydzień czasu, no. Ja się trochę za tego Outlasta wziąłem za nagrywanie. Także dzisiaj przez moją nieuwagę macie dwa filmy, bo macie i Outlasta, i Eurotrucka, no ale akurat od tego przybytku chyba głowa nie boli, nie? No teraz słuchajcie, no bardzo ważny temat przewodni, że tak powiem, dzisiejszy. To jest te wasze pytania do mnie. Słuchajcie, to się zaczyna robić może nie męczące, bo ja tam mogę zlać to, że tak powiem, ale wasze pytania są tak jak niektóre pytania na live'ach. One są totalnie nieprzemyślane. Po prostu macie jakieś pytanie, je zadajecie, nie? Mówię w filmach tyle razy, linki w opisie. Dandy, podasz linka? Mało tego, podaję linka, dostaję mnóstwo wiadomości, że wam coś nie działa. Ludzie, ogarnijcie się trochę. Bo ja rozumiem pomoc. Ja lubię wejść nawet na TeamSpeaka i komuś pomóc, jak coś potrzebuje. Ale wiecie, musicie zrozumieć, was już jest trochę na tym kanale i teraz jak... Nawet 5% z tego, co jest na kanale jako subskrybenci, będzie chciało, żebym ja im pomógł prywatnie, to ja na to naprawdę nie mam czasu. A tym bardziej nie mam czasu i mam nadzieję, że ten widz się trochę odobrazi, bo chyba się trochę obraził. Nie mam czasu na odpowiadanie, która VS-ka, jaki system. Ludzie, jak się zakłada VS-kę, to trzeba najpierw pomyśleć o tym, jaki system sobie założę, jaki system będę używał w danej VS-ce, który według mnie jest dobry, a nie zakładać sobie VS-kę
jak już ją założyłem, to moi kierowcy mi powiedzą, a weź Virtual Company, a weź Traxbooka, a to się zapytam Dendiego. A Dendy jeździł na każdym i co ma ci powiedzieć, że każdy jest dobry? No, mówię, troszeczkę ogaru, bo tak samo jak z szukaniem tych modów, no. To jest naprawdę taka prosta sprawa znaleźć mod. A wy się mnie pytacie o jakieś totalne pierdoły. Że ja jak się budzę, powiedzmy, tam około południa czy po południu, bo tak wiadomo, w nocy pracuję, to rano śpię. Pierwsze jak włączam internet, to musicie się liczyć z tym, że jak piszecie do mnie jakąś głupią wiadomość, głupie pytanie, to ja głupio odpowiem, bo ci, którzy mnie znają dłużej, wiedzą, że ja najbardziej hardkorowe rzeczy w VST to robiłem przy porannej, tak zwanej porannej kawie. I wtedy lepiej było nie zadawać głupich pytań albo nie wyskakiwać z głupimi pomysłami, bo to się źle kończyło. Na to. Także żebyście się nie zdziwili, że będę głupio odpowiadał, bo mówię, jeżeli ja dostaję pytania od gości, którzy mają VS-ki, czy którzy zakładają VS-ki, jaki system obrać, nie wiem, jaką flotę wprowadzić, ludzie, naprawdę, trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby samemu sobie to ustalić, a nie pytać się kogoś. Ja wam nie podpowiem, jak sobie przyciągnąć ludzi do VS-ki. My sami z chłopakami mamy VS-kę, teraz planujemy po, nie wiem, po 5 miesiącach, czy po pół roku, otworzyć rekrutację, wziąć sobie 2 osoby. Jeszcze żeśmy do końca tego wszystkiego nie zaplanowali, ale już żeśmy w pewien sposób, ja ogłosiłem, że i też na forum Paprocki Transport jest już informacja, że będzie taka rekrutacja. Ona będzie w połowie miesiąca i my cały czas nad tym pracujemy, także ja nie piszę do, nie wiem, Bohuna, do Wolnego Kanału, do Mario Kaczorowskiego, słuchaj stary, może mi powiedz, jaki system mam obrać, albo co zrobić, żeby mieć więcej ludzi w VSC, no. Dlatego mówię, ogarnijcie się z tymi, naprawdę, to jest takie trochę hardkorowe stwierdzenie, ale z głupimi pytaniami, bo to są naprawdę głupie pytania i nie na miejscu. Dobra, teraz co do tych ładunków. Słuchajcie, ja dzisiaj sobie obejrzałem, widziałem prezentację, tak, Bohuna, jeżeli chodzi o gabaryty, a dzisiaj sobie obejrzałem, to już bardziej wczoraj, obejrzałem sobie prezentację Squiriela, bo no jakby nie było, on jest naprawdę obyty w tym temacie też, moim zdaniem. Ja lubię go oglądać od technicznej strony bardziej trochę niż naszego rodaka, youtubera. Ale to po prostu, tak mam już. Od zawsze oglądam Squiriela, od kiedy pamiętam i tyle. I słuchajcie, i on pokazał te naczepy dzisiaj. Tam się coś zmieniło od czasu prezentacji, kiedy Bohun to prezentował, bo jeszcze się okazuje, że jakieś tam malowania na te ciężarówki są. Malowania na te ciężarówki do gabarytów, na te ciągniki czteroosiowe. I dzisiaj to pokazywał, no i działa to na zasadzie skrętu koła kierownicy, tak jak tam mówiłem w jednym odcinku, bo tam doszły mnie słuchy, że to wcale nie jest prawda, że jak się kierownica skręci, tak, to jest prawda, tylko to nie działa jak się stoi, trzeba jechać i wtedy jak skręcamy kierownicę, to po prostu jadąc, koła w naczepie się skręcają. No słuchajcie, no, wygląda to całkiem fajnie. Tych ładunków parę tam jest, nie wiem, czy to będzie znowuż tam z 8, 6, nie liczyłem, szczerze powiem. Ale wygląda to całkiem spoko. Jest Mercedes, Scania i Volvo. Trochę dziwne, że MAN nie wszedł, jakby nie było, Madster ma zrobione Supermana. No ale ma zrobione, to po co tam ma być w grze, skoro my go i tak będziemy sobie używać, tak? No natomiast fajna sprawa, no pokazywał kamerą 2 z zewnątrz. Także jak nie oglądaliście Squiriela, to zapraszam. Obejrzyjcie sobie, jak centralnie zawrócił to z tą naczepką na rondzie i nawet mu to spoko wyszło. Także będzie to na pewno fajny dodatek. Nie będzie to coś, czym będę się posługiwał codziennie, bo na pewno jest standardowo jak ten Heavy Cargo Pack, rzadko się używa, przynajmniej ja rzadko go używam.
ale coś się tam z tym na pewno pojeździ. Na początku na pewno będzie na to szał, w ogóle jeżeli to wejdzie na multi. Jeżeli to wejdzie na multi. Ale na pewno coś tam ponagrywamy, jak to tylko wyjdzie. Ale mówię, no... Volvo ok, Scania... No, tak, tak sobie moim zdaniem. Mercedes to u mnie odpada, ale ten MAN, no, ten MAN czteroosiowy naprawdę zabudowany z tyłu, z tym wszystkimi, z tymi pierdołami. Ładnie, ładnie to wygląda, będzie ciekawie. W końcu VS-ki będą mogły otworzyć tak na 100% dział ponadgabarytowy. Bo szczerze powiedziawszy, nie każdy chciał jeździć z tymi gabarytami, w ogóle jeżeli w VST się patrzy na uszkodzenia, bo wiadomo, no, z tymi naczepami, które aktualnie mamy, z modami, no to trzeba było bardzo uważać, bo zniszczenia i etc., etc., tak wiadomo. Trzeba było się bardzo pilnować, a nie każdy się chce pilnować. Widzicie, ja jadąc neoplanem potrafię na prostej drodze grzmotnąć dzwona. To co się dziwić teraz takiemu kierowcy w VS-ce, który robi na jednej trasie tam 1500 km, że on ma, nie wiem, 15% zniszczeń na takiej naczepie z gabarytem, jeżeli to w żaden zakręt nie chce wejść. A tutaj to będzie rozwiązane moim zdaniem. No i pokazywał też, że taką naczepę, nawet tą najcięższą 61 albo 65 ton, że można pociągnąć ciągnikiem z jedną ośką z tyłu, tak? Czyli standardowym ciągnikiem do ciągania naczep, czy tam króciutkiej nawet wywrotki. I że ten przód się w ogóle nie podnosił. No moim, nie wiem, czy tak powinno być. Moim zdaniem chyba powinien się przód trochę podnosić, no ale... I tam właśnie takich dużo pierdołów pokazywał, że jak wybieramy sobie, wchodzimy sobie w konfigurację jako ciągnika, jak wybieramy daną naczepę, to wyskakuje nam taka tabelka, gdzie pokazuje nam, czy nasz ciągnik jest dobry pod gabaryt, czy tam dobry do manewrowania, czy coś tam. Tak, także chyba trochę rzeczy doszło, dorzucili, jakby nie było, rozwijają to, tak? Od czasu, kiedy Bohut to pokazywał, bo u niego tego nie widziałem. Chyba, że przeoczyłem, przewinąłem może, bo wiadomo, nie każdy ogląda całe filmy od A do Z. No słuchajcie, co my sobie tu wjeziemy? Na tej naczepie. Warchlaki 22 tony. Nie chcę tutaj wyskakiwać, wychodzić przed szereg, ale wydaje mi się, że to nawet jest ta naczepa, która była w Elce, że ona jakimś cudem gdzieś coś wypłynęła. Bo ładunki są identyczne i konfiguracja modu jest taka sama, jak była w Elce. No ale jak wiadomo, Elki już nie ma, Eltransu, także... I do dzisiaj nie ma firmy, która zajmuje się tylko i wyłącznie przewozem bydła. Bydła, no ogólnie, żywca. Typowo żywca, także... Pytacie się mnie wszyscy o live'a, ludzie. Mówiłem, ogłoszę na Facebooku, no ale ostatnio nie ogłosiłem na Facebooku i też mi zarzucacie, że miałem ogłosić, a nie ogłosiłem. Tak jak mówiłem, to był totalny spontan. Ale teraz przewiduję live'a, jeszcze wam to ogłoszę na Facebooku. Przewiduję go na godzinę 20 i też do 22, 22.30. Także zobaczymy. Te godziny mogą się troszeczkę zmienić, mogą się przesunąć bardziej w przód niż w tył. Czyli może być troszeczkę nawet później niż wcześniej. Zobaczymy jeszcze. No natomiast zobaczymy. Pojedziemy na pewno w ETS-ie. Kilka osób mnie prosi o to, żebym Fernbusa nagrał. Ja chcę uniknąć skakania z gry na grę, bo widzieliście, jak to się ostatnio skończyło. Skakałem z gry na gry, z profilu na profil.
nie więcej czasu straciłem na to, żeby tam ogarnąć niektóre rzeczy, niż na to, żeby grać, także... Możemy jakoś ustalić, że będę jeden tydzień grał, powiedzmy, w ETS-a, kolejny tydzień będę grał w Fernbusa lub w ATS-a, jak wolicie. Także napiszcie mi pod filmem. Jakoś się do tego zastosuję. Tylko jak już ustalimy coś, to jak ja stwierdzę, że teraz nagrywamy, powiedzmy, ETS-a, to nie piszcie mi, a zagrasz w Fernbusa? Bo ja nie wiem, no... Ja wiem, że są osoby, które oglądają jeden mój film i nie dowiedzą się wszystkiego, tak? Ale też zwracam się z prośbą do tych aktywnych na kanale, że jak są takie pytania, odpowiadajcie zaraz ludziom, ok? Bo ja czasami nie zdążę odpowiedzieć albo coś i już są jakieś obrazy. Bardziej obrażenia niż obrazy. Czekajcie, jak my tu teraz pojedziemy. Cały czas prosto na pewno, ale żeby nie... Tutaj jest taki problem, że ja zawsze trzymam się tego prawego pasa, żebyście, kurde, mi nie narzekali. No, Dzidek, ty byś mnie puścił, nie? Fajnie, dzięki. Bo mi narzekacie, że ja się lewego pasa cały czas trzymam i w ogóle. No słuchajcie, ja z tą żywcówką jeździłem, ona była bodajże szara. Szara i jeździłem niebieskim DAF-em Euro 6. Wolwem nie jeździłem. Pezzaioli. Fajna, fajna naczepka, naprawdę bardzo fajna. I te dźwięki mi się bardzo podobają w tym Volvo, ale nie wiem, czy bym był w stanie na nich cały czas jeździć. Myślę, że by mi się chyba znudziły. No, już jedziemy przez Niemców i już się zaczynają przycinki. Ja już miałem przechodzić na patch 1.27, ale tak sobie skaczę po tych teamspeakach firmowych i to tam mapy, te bazy nie działają na 21.27, to tam jakieś modele nie działają na 1.27, to też tu od Kacpra usłyszałem, że tam jakiś problem z jakimiś modelami jest na 1.27, w sensie ciężarówek. No, to tam te błędy, jak wiecie, na tym promodzie w Polsce występują i nie tylko. No i stwierdziłem, że walę to, nie przechodzę. Poczekam aż to się wszystko unormuje, albo aż wyjdzie 1.28. A chłopaki będą chcieli chyba wydać szybko ten 1.28, jeżeli będzie już to DLC, tak, działało. Jeżeli będzie gotowe do wydania. Także nie przechodzę. Mówię, chyba że mnie coś skusi, namówi, to może. No, na multi nie mogę grać, to jest jedyny minus, ale na multi mogę sobie iść w ATS-a pograć. No, natomiast widzę, jest mały odzew, na razie mały, bo jakby nie było, to jest stara gra sprzed paru lat, ale jest odzew w Outlaście, słuchajcie. Cieszy mnie to, że nawet, że chcecie patrzeć, jak ja w to gram. Ja też będę się, jak przejdę tego Outlasta, to zaraz dokupię sobie ten dodatek. A po przejściu dodatku, tego DLC, przejdziemy sobie dwójkę oczywiście. Ja tam zapowiedziałem, gadałbym to w Outlaście, ale w Outlaście no nie ma czasu na gadanie, tam wiadomo, dupa spięta i trzeba starać się iść do przodu. Także w Outlaście nie mówię o tej grze akurat aż tyle, no bo tam, tak jak mówię, nie ma czasu na gadanie. Ale ja przeszedłem Fira 1, Fira 2 przeszedłem, 3 zacząłem, ale jakoś tak nie mogę się do niej zabrać. Także Fira nie będę nagrywał, przynajmniej kolejnych części. Może kiedyś wrócę do 1, żeby ją nagrać, bo ja uważam, że ona jest naprawdę petarda.
ale... O, Poli zajechał. Ale słuchajcie, no się... Od czasów, kiedy zagrałem w Fira, się zabujałem w takich grach normalnie grozy, a jak już Outlasta dopadłem, no to jest po prostu malina, no także fajnie, fajnie, że oglądacie. Postaram się tego Outlasta jak najszybciej tą pierwszą część przejść. Nie będę tutaj deklarował, w ile to będziemy przechodzić, ale powinniśmy się zmieścić w 3 tygodnie. Z tego, co tu jeden gość mi napisał, to on przeszedł Outlasta w 2 godziny, także no. Dzisiaj wyjdzie wam drugi odcinek, trzeci już będzie dłuższy od drugiego i pierwszego, bo no faktycznie te odcineczki są troszeczkę za krótkie. Także powieje grozą na kanale, powieje. I będzie od czasu do czasu powiewać już. Bo na tych gier grozy jest sporo. Na pewno The Evil Within też się kiedyś pojawi. No ale mówię, to są plany przyszłościowe. Tak, żeby zachęcić do wchodzenia na kanał też takich widzów, którzy lubią takie gry. Bo jak wiadomo, nie wszyscy lubią tylko symulatory. Chociaż i tak wiele osób siedzi w tych symulatorach u mnie na kanale. Ale jak wiadomo, nie wszyscy lubią symulatory, a powiedziałbym nawet, że symulatory to jest taki... Może niszowy to jest za dużo powiedziane produkt, ale nie ma aż takiego zainteresowania, jak na przykład, no powiedzmy sobie szczerze, tak w CS-a, jak ktoś gra, albo w... O co mnie pytali? Czekajcie, taka gra... Jezus Maria... Minecraft, to mnie co chwilę pytają. Nie, Minecrafta u mnie nie będzie na kanale. Klocki to ja mogę sobie składać z moim synem w domu, ale już grać jeszcze w klockach to nie, to nie jest mój świat. Może gdybym kiedyś tego świata liznął wirtualnego, jak byłem małolatem, to może, ale ja tego w ogóle nie czuję, także tak samo jak Counter-Strike, tak mnie cały czas coś ciągnie do niego, żeby sobie tam powchodzić, ale wiem, że to nie będzie gra dla mnie, bo już próbowałem. Natomiast mówię, no na razie zostajemy przy tych symulatorach i doszła ta nutka grozy. Także to będziemy, to będę kontynuował na kanale. Wiadomo, teraz sezon, zobaczymy jak będzie z czasem. Filmów będzie troszeczkę mniej niż zazwyczaj. Ale za to dochodzą jakieś takie sobotnie live'y. Dopóki jakoś mogę ten czas zorganizować i jeżeli będę mógł, to sobotnie live'y będę jakoś uskuteczniał, bo to jest bardzo fajna forma rozgrywki. Uwierzcie mi, żebym miał czas w ciągu tygodnia, to robiłbym normalnie live'y w ciągu tygodnia. Tak mi się to spodobało, naprawdę. To jest przefantastyczna forma rozgrywki, kurde, kiedy widzowie mogą pisać na bieżąco jakieś pytania. A nawet nie pytania, wystarczy, że się widzi, że kilkadziesiąt osób ogląda. To już naprawdę jest super sprawa, super. Także nie dziwię się tym streamerom, że... Myślę, że znalazłbym się w tym świecie streamerskim. Nie dziwię im się, że oni naprawdę spędzają czasami wiele, wiele godzin na streamowaniu. Bo tak jak ja potrafiłem kiedyś kilka godzin bez przerwy jechać jakąś trasę, tak myślę, że w streamowaniu to samo by było. Też potrafiłbym kilka godzin streamować bez problemu. No natomiast cały czas jeszcze wracam do tematu tej patoli, która się dzieje na tych streamach. No to jest temat po prostu masakralny dla mnie. Ja nie jestem z tych, co uważam, że to jest złe i tego nie oglądać, bo ja tego w ogóle nie oglądam. Nie, ja to oglądam. Bardzo często, codziennie praktycznie oglądam sobie i tu, i tam, i siam wejdę. Bo normalnie nie mogę tego zrozumieć. Naprawdę to... Nie mogę tego zrozumieć. Jak to działa, kurde? Kto to promuje? Z drugiej strony, co ci ludzie będą prezentować za jakiś czas? Czy będzie tak, jak i sam powiedział, co mi się spodobało, jak on tłumaczył? Że kiedyś ci ludzie, jak się otrząsną niektórzy z nich, to będą wam mówili, jak macie, kurde, żyć, no. Tak też może być. I to będzie już w ogóle dla mnie katastrofa.
jak będę widział, że tacy ludzie tłumaczą innym, jak mają żyć, jak mają robić, no bo na razie wiadomo, chlanie na live'ie, wyzywanie się, niszczenie swojego mieszkania, chociaż widzę, że to już powoli jest za mało, to już co niektórzy patologiczni streamerzy szukają innych już form jakiejś powoli. Bójki się zaczynają, czy to z dziewczyną, czy to z jakimiś tam znajomymi. No rzeźnia, rzeźnia jest po prostu. Ale z drugiej strony, no kto to nakręca? No nakręcają to widzowie, nie ma się co oszukiwać. Jeżeli widzą, że taki gość nie czyta komentarzy, bo po prostu jest już za bardzo wstawiony, to wysyłają mu donata tam za ileś, powiedzmy, za złoty 20 i w donacie piszą mu: a zrób to, a zrób tamto. A on jak taki mongoł ostatkami swojego logicznego myślenia, które gdzieś tam w tyle głowy mu jeszcze zostało, przeczyta, usłyszy tego komenta z tego donata i robi to, co to, czym go tam podpuszczają, no. Także, no, w dziwną stronę to wszystko idzie. Nie będę tutaj się wypowiadał, że YouTube się kończy czy coś, bo takie słowa słyszałem już. Ale w dziwną stronę to idzie i zastanawia mnie, kto i po co to promuje i jak długo takie coś będzie i czy jeszcze to pójdzie o jakiś krok dalej, czy nie. Bo to już jest naprawdę... No jak dla mnie to już naprawdę słabo wygląda. Bardzo słabo się... Można się śmiać. O, Tomaj. Tomaj, pozdrawiam. Dawno żeśmy nawet nie napisali nic do siebie. Tomaj zaczął grać w coś, nie zapamiętałem, jaka gra. O, w Euro Truck Simulator. Proszę, kolejny zwichol, który gra w nocy lub nad ranem w Euro Truck Simulator 2. No, 4:20, proszę bardzo. Taka inwigilacja, nie? Tutaj na kanale się mówi, kto gra w Euro Truck Simulator 2 i o której. Teraz już można mieć na kogoś haka. No słuchajcie, ale śmigamy sobie tym Wolwem. Ja myślałem, że te dźwięki będą takie trochę denerwujące na dłuższą metę. Ale są znośne. Mi brakuje tak naprawdę dobrych dźwięków do DAF-a. Kiedyś Mario Kaczorowski miał w swoim filmie takie petarda dźwięki do DAF-a. Ale już testowałem różne, sprawdzałem, ściągałem, kurde, i to były na stare patche i nie chcą działać, za cholerę. Także jakbyście mieli jakieś fajne dźwięki do DAF-a 105, to podeślijcie mi, jeżeli możecie. I teraz taki paradoks, nie? Na samym początku filmu mówię, nie proście mi o linki, nie wstawię wam linków, ale sam mówię już prawie pod koniec filmu, żebyście mi wysłali, jeżeli macie jakieś fajne dźwięki do DAF-a 105. Ale muszą być naprawdę takie... z rąbnięciem, że tak powiem, bo te, które mam, są dosyć fajne, natomiast ten dźwięk silnika jest trochę taki... Oczywiście mówię o DAF-ie 105 moim, tak? Ten dźwięk silnika albo coś się zmieniło w grze, bo tak ostatnio mi się wydaje, przepraszam, że chodzi jak suszarka, albo odkurzacz. Dźwięki tych hamulców, pneumatyki, fajnie wszystko słychać, natomiast sam silnik DAF-a tak... Nie mogę ostatnio jakoś się w niego... Po prostu nie jeździ mi się nim tak fajnie, jak się jeździło. Nie wiem dlaczego. Mówię, albo się coś zmieniło, coś się tam pokrzaczyło. Ale nie wydaje mi się, bo... Ostatnio tak mi się wydawało, jakby doszły jakieś dźwięki opon. Że te opony są głośniejsze, a opon nie zmieniałem. No nie wiem, mówię, jakbyście mieli jakieś fajne dźwięki, dajcie, potestuję. Kurde, ja tak myślę, jak ja zacofany jestem. Już wszyscy jeżdżą na 1.27, znaczy większość. A ja tutaj na 1.26, promoc 2.15, wszystkie mody, które szukam na 1.26, masakra, nie? Normalnie nic nie idę z postępem czasu i z postępem patchów nie idę. No ale zobaczymy, no. Kurde, cały czas mam nadzieję, że chłopaki z Polanda coś wykombinują. Żeby ten Poland może był jakąś nakładką czy coś, no.
już na dogadanie się z promodem, to są małe szanse. Szczerze powiedziawszy, tak jak wam mówiłem, ja mam swoje zdanie zawsze. Może i z tego powodu nigdy nie będę dostawał nic do testowania, bo ten, kto będzie mi to dawał do testowania, będzie się bał, że ja będę mówił prawdę, a nie będę cukierkował. Ale słuchajcie, no, Promoc dostał tak naprawdę tym Trójmiastem. Jest sporo ludzi, którzy uważają, że to Trójmiasto za duże, za gęsto. Tak naprawdę Promoc dostał tym Trójmiastem w trąbę. To jest moje zdanie, którego ja nie zmienię. Trójmiasto i już Kijów Trójmiasto, sama Gdynia, tereny stoczni, tereny gdyńskie. No słuchajcie, no to jest tak pięknie zrobione. Jest tam gęsto, jest tam dużo firm, oczywiście. Ale jak to śmiga, słuchajcie. No i już dostałem nawet screenshoty z Katowic bodajże. Jezus, Katowice albo Kielce, ja nie pamiętam. Jakieś Rondo, McDonald's. No, ta osoba, która mi przysłała, nie mogę powiedzieć, co mi napisała dokładnie. No, ale stwierdziła, że tereny są wykonane bardzo dobrze, znaczy starannie, w sensie, że nie ma żadnej lipy, żeby tutaj mnie nikt źle nie zrozumiał. No, ale że one z Polską mają tyle wspólnego, no chyba co Merkelowa, tak? Ona z Polską ma tylko tyle wspólnego, że wie, gdzie Polska jest i wie, kiedy do Polski trzeba jechać. I wie, że Tusek jest z Polski. No ale że wyglądu to nie ma żadnego, no. To nie ma wyglądu polskiego, nie ma klimatu polskiego, no także... Ja oczywiście nie zaprzepaszczam, czy tam już nie skazuję na porażkę całego Promoda tylko dlatego, że Polskę oni nie będą robili tak, jak robił Polantry Building, bo tak na dobrą sprawę oni też mogą mieć tereny polskie, mogą mieć już w duszy, za przeproszeniem, tak? I wcale nie muszą ich robić. Widać, że tam ludzie z innych państw się jarają na inne tereny, które oni robią. No, zresztą nie trzeba daleko szukać. Litwa, Łotwa, Estonia, to wszystko jest pięknie zrobione. Także oni tak naprawdę nie muszą się tam zbytnio przypodobywać, próbować przypodobać nam, polskim graczom, bo już wystarczająco jest ta Polska zrobiona. No natomiast to, co się stało po prostu z Polandem, to po prostu strzał w kolano dla takich Kowalskich jak ja, czy wy, którzy gramy w tą grę, no bo dostaliśmy coś. Ja mówię, to jest tak jakby kupić małemu dziecku kilogram czekoladowych cukierków, dać mu jednego do posmakowania, a resztę wypierdzielić do rzeki. I posmakowały ci? No, bardzo dobre. No to reszty nie dostaniesz. No. Cały czas ja się tak czuję. No może ja się źle czuję, może to już jest wcześniej rano, może już za długo nie spałem, po prostu trochę pieprzę, ale cały czas odczuwam coś takiego, że dostaliśmy tą mapę, pojeździliśmy, już tam pomijając to, że mi te dwa filmy zablokowali, ale no kurde, no. I teraz tak na dobrą sprawę, z tego, co tak cały czas się, można powiedzieć, orientuję w tym temacie, to cały, jak to się mówi, kierownik zamieszania po prostu się uciszył, a chłopaki, które tą mapę z nim robiły, kombinują, jakby to coś tam posklejać i coś wydać, żeby to fajnie było, no. Także chłopaki, pozdro tam dla was, dla tej ekipy, która tam tym Polandem się zajmuje. Mam nadzieję, że dacie radę coś z tego zrobić, żeby chociaż jakieś tereny były nakładką do Promoda, no bo myślę, że nikt nie będzie was robił w kija, że o, ja z Promoda zrezygnuję, no bo nikt nie zrezygnuje tak na dobrą sprawę z Promoda, żeby jeździć na samej Polsce. Jest tam grono takich osób, które twierdzą, że mogłyby jeździć na samej Polsce, ale ja powiem sam po sobie,
szybko bym się znudził samą Polską. Ja potrzebuję już teraz Finlandii, potrzebuję Litwy, Łotwy, Estonii, potrzebuję, kurde, Niemiec nie potrzebuję. Niemiec to nie potrzebuję, ale no nie wyobrażam sobie, no. Nawet Islandii potrzebuję, tej, na którą prawie w ogóle nie jeżdżę, potrzebuję jej. Nie wyobrażam sobie jazdy bez niej, także taki apel do chłopaków z Poland Rebuildingu, także szacun dla was, pozdrowienia tam. No i czekamy na jakieś info, bo tak patrzę po forach, chyba nic się za bardzo nie dzieje w tym temacie. Tak jak powiedziałem, kierownik zamieszania nie daje znaków życia. Może ogarnę się jakoś do końca tygodnia i może uda mi się wyciągnąć jakieś informacje od Graka chociaż. To może bym coś tu poplotkował na kanale, bo uważam, że należą nam się jakieś plotki. Nie ma co. Należą nam się bez dwóch zdań. Dobra, my już, kochani, dojeżdżamy chyba... A, już jesteśmy w Zgorzelcu centralnie, zobaczcie. Zgorzelec! U, a ten zapitala tu. Aby mu wyjechał, by mi zrobił, kurde. Z dupy jesień średniowiecza. Tam nic nie jechało już. A, Zgorzelec to jest to miasto, gdzie tu taki zarąbisty rozładunek jest w tym sklepie. A, panie, ja już wiem, gdzie to jest. Będziemy koło tego przejeżdżać, to ja wam pokażę, bo ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja tutaj parkowałem. Chyba paprotką tu parkowałem. Tak mi się wydaje. Kurde, znajdźcie takie tereny na promodzie. Powodzenia życzę. Ja mówię, no... Jakby ten projekt całkowicie, byłaby taka informacja, że projekt umiera, nie byłoby żadnych oznak, przejawów tego, że ten projekt będzie dalej się jakoś może nie tyle rozwijał, ale że tam chłopaki próbują go uratować, żeby nie było takich oznak, ja bym się chyba, jako prawie 40-letni facet, ja bym się popłakał. Naprawdę bym się popłakał. Wyszedłby jeden patch, który by 1.29 i bez Polski. Nie ma dupy, jeździmy na 1.26, 1.27 czy 1.28, zależy jak tam Poland będzie. O, przepraszam. Ja mówię na 1.26. Kurde, to Volvo coś w ogóle kijowo rusza. Ile to ma koni? 460. No ja się dziwię, co to tak rusza, jakby chciało, a nie mogło. Kurde, nie będziemy się tu rozładowywać, słuchajcie. Będziemy się rozładowywać w Biedrze. Nie, nie będziemy się rozładowywać w Biedrze. Ja już wiem, gdzie będziemy się rozładowywać. Tam jest taki do dupy wjazd. Znaczy do dupy, bardzo fajny, bo tu trzeba się nieźle napocić, żeby tu wjechać wszędzie. A to chyba tam gdzieś jest ten. Tam gdzieś chyba musimy wjechać. O, tam musimy wjechać. Haha, już wiem, tu się przejeżdża pod takim... Brr, stój szalony! Chyba dałem dupy. Chyba dałem dupy po całości.
Jak małe dziecko normalnie się zrobiłem. Ciekawe, czy tu gdzieś zawrócę. Tu jest wąsko, panie, wąsko. I właśnie to jest Poland Rebuilding. To jest właśnie Poland Rebuilding. Wiele osób mi tam zarzuca, że się jarasz tym Polandem czy coś. Tak, jaram się. Kurna, mam czym. To się jaram. A mówiłem, że pod tą wiatą trzeba przejechać, a nie, mądrala się tu pcha w bramę. Jedno mówi, drugie robi, kurde. Ale z takimi, z tymi to już takie jest, takie przemądrzałe jest. Ja mu od razu mówiłem, jedź, a on nie, tu w lewo skręć, tak, tu w lewo to sam skręć. Teraz, żeby tylko tu nie pohaczyć tych krzynków. Włączymy tu awaryjne i normalnie na kierunkowskazach trzeba trochę podziałać, bo jakby tu ktoś wyjeżdżał. I to było właśnie zgubne, bo to pokazuje tak tą strzałeczkę, tą, jak to się mówi, tą chorągiewkę. A to trzeba chyba tu przejechać. A to by się jeszcze okazało, że ja źle wjechałem. To by była dupa blada. Nie, dobrze wjechałem. Ja tak pamiętam coś, że tutaj to tak było. Ja tu byłem co prawda bardzo dawno temu. Ale pamiętam. Kurde, i zobaczcie, 4:30 do 5 już będzie. Zanim ja ten filmik wrzucę, będzie 6 godzina. Pierdziele, zobaczcie. I powiedzcie teraz, że taki, jak ja to mówię, tutuber się kurde nie poświęca, nie? Ale to jest takie zarąbiste. Powiem wam, potem wstać i zobaczyć jakieś komentarze. Nawet takie, że coś tam, tu przyhaczyłeś, tam coś zrobiłeś. Sztuplanka, dobra, cyk, cyk, cyk. Tu już włączymy se w awaryjne. O, i właśnie, i tu trzeba chyba teraz wjechać, z tego co wiem. A stary wiedział, że tu trzeba wjechać, tylko dał dupy i to grubo. Aż se podrobiłem z radości, że trafiłem w końcu. Piękna sprawa. Traska mi się bardzo podobała. Mam nadzieję, że wam też. Na pewno kilkoro z was. A kurde, gaśnie to dziadostwo, za słaby silnik jest. Na pewno kilkoro z was mi napisze rano, jak wstanę, to będę czytał. Fajny film, jesteś nudny. Fajnie, dzięki. Ale widzicie, no, co wam będę mówił, no. Zobaczcie, przecież to jest cudo, to jest cudo, to auto to jest cudo. Ja szczerze powiem wam, że nie jestem miłośnikiem Volvo. Tak jak wiecie, ja jestem miłośnikiem tych aut, co się bardzo szybko rozkładają, czyli głównie Renault. Ale powiem wam, że bardzo ładne Volvo, no ale widzicie, no, dzwoni taki Kacper wieczorem, kiedy ja jestem zarobiony normalnie i mówi, siema Daniel, siema Daniel. Ja mówię, no siema Kacper, co się stało? On, słuchaj, no taka sprawa jest. Zrobiłem ci skina na to Volvo. Mówię, no wiem, fajnie, dzięki. On mówi, no wiesz, ale no będziesz musiał coś, to jest najlepszy tekst. Będziesz musiał coś, wiesz, w podzięce mógłbyś coś fajnego zrobić, a ja co? On, dostarczysz 22 tony warchlaków do Zgorzelca. I co miałem chłopu powiedzieć? Że nie dostarczę, jak takiego skina dostałem? Błotniki mu obciął, bo haczyło na czepę nawet, kurde blade. Słuchajcie, 788 km przejechaliśmy. Mam nadzieję, że przejechaliście je ze mną.
teraz sobie zrobimy 6 rano, bo ja już się nie spieszę nigdzie. Wyłączymy sobie te cicieraczki. Tu były cicieraczki. I pojedziemy tam na to miejsce, sobie zaparkujemy, gdzie jest taki fajny wyjazd. Ja nie pamiętam, gdzie to było zbytnio, ale tutaj dużo dróg nie ma w tym Zgorzelcu. A jest naprawdę fajnie to wszystko zrobione. To Volvo to jak wyścigówka, tylko nie 440 czy tam 460 koni. To musi co najmniej być 540 czy 560, nie wiem ile to tam ma. Zaraz sobie tutaj ogarniemy. A tam jest chyba tartak jeszcze można wziąć z tartaku. Chyba tak mi się wydaje. Nie chce mi się teraz tam jechać, szkoda już czasu. A, trochę przyhaczyłem. Szybcy wściekli, ja ci kręcę. Słuchajcie, ja sobie na pewno jeszcze tym Volvem gdzieś pojadę. Nie ma dupy, żebym... Nie ma bata, żebym nim nie pojechał. Także walniemy sobie tylko silniczek jakiś lepszy. Euro 6, EEV 750. Pięćsetkę sobie walniemy. Pięćsetkę walniemy. A co tam było, że może przywrócić niektóre części? Walniemy sobie teraz kamerę 4. No ale kamera 4 nam nic nie da, jak nie będziemy nic widzieć. Słuchajcie, ja chcę tylko zobaczyć z wami. Coś się tutaj przycina. Chcę tylko z wami zobaczyć, gdzie był ten sklep. I ten sklep był... Nie pamiętam. Citronek Strade. To objedziemy sobie to tak tutaj troszeczkę. A, ale to było wyczucie. Patrzcie, i to było tutaj, moi drodzy parafianie. I tu trzeba było zaparkować, kurde, tam cofnąć ładnie z naczepką. A, to jeszcze nawet mówiłem, że ja to ludziom pod oknami tak jeżdżę. No, tak było. Tu jest jakiś pseudośmieszny McDonald's chyba, przerobiony na coś. Zaraz zobaczymy. Nie, McDonald's nie jest przerobiony. A ty patrz, gdzie jedziesz. Zgasimy. Ewidentnie zostawiliśmy tutaj jakiś wyjazd, jakiś garaż czy coś. Słuchajcie, no tak się prezentuje mój Volviaczek. Zrobię zaraz zdjęcie na Facebooka, żeby wam pokazać. Będziecie widzieli na Facebooku i będzie was przekierowywać od razu tutaj. Słuchajcie, przelecimy sobie trochę ten Zgorzelec.
zobaczymy, jak on wygląda. Powiem wam, ja ten, wstyd się przyznać, naprawdę wstyd się przyznać, ale ja Zgorzelec poznałem dzięki filmowi Squiriela, który właśnie przyjechał tam do tego sklepu, gdzie teraz zaparkowałem. Ja dzięki niemu tutaj jechałem specjalnie i sobie bardziej ogarynałem, bo tak tylko brałem jakieś zlecenie i spadałem gdzieś stąd, a to naprawdę to jest wielki minus, jak człowiek nie jeździ. Tu właśnie byliśmy, tu ten pociąg sobie stoi. To jest wielki minus, jak człowiek tylko bierze zlecenie, nie objeżdża, nie patrzy, co tu chłopaki zrobili. To jest, chłopaki powinni mieć, tu powinna być taka modyfikacja i chłopaki powinni kopa w dupę zaparzać każdemu, kto nie objedzie danej całej miejscowości, a potem kurde, a jak ona wygląda, ciekawe jak oni zrobili. To jest właśnie minus. Ja już teraz tych minusów tak nie popełniam, tych błędów nie popełniam, minusów nie można popełniać. Staram się zawsze obejść, albo przynajmniej kamerą zero zobaczyć, jak to wygląda, bo naprawdę można w miejscach, w których byliście, słuchajcie, 50 razy można zobaczyć coś nowego, naprawdę. I mówię to wam ja, Zając Poziomka, także żeby nie było tu żadnych przypałów. Oczywiście, o, Polo Market nawet jest, proszę bardzo. Ale Polo Market, nie wiem, czy można tu coś przywieźć. Chyba do Polo Marketu jeszcze nie, a jak już, to tylko przywieźć. Zabrać chyba nic nie można. No za to są różne inne firmy. Tutaj proszę, jakiś pusty bazar. Mówię, ja rzadko takie rzeczy robię, naprawdę. Oblatuję to kamerą zero czy coś, ale naprawdę warto. I do tego was zachęcam na koniec. Tymczasem ja się z wami żegnam. Zachęcam do wypowiadania się pod filmem na te tematy, które tam poruszałem, oczywiście podczas całego filmu. Łapki mile widziane, udostępnianie jeszcze milej widziane. No i wasze wizyty w moich następnych produkcjach jeszcze bardziej mile widziane. Trzymajcie się, na razie.